Krzysiek. Remisujemy ze Slovanem Bratysława 2-2. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była zbyt dobra, natomiast po przerwie zobaczyliśmy odmienioną drużynę i strzeliliście aż dwie bramki, w tym jedną twoją. Jak oceniłbyś to spotkanie? No tak, pierwsza połowa była dość ciężka, ale uważam, że nie była najgorsza, ależ do analizy. W szatni powiedzieliśmy sobie kilka słów, przeanalizowaliśmy lekko, co mamy w następnej połowie grać. No myślę, że druga połowa już była o wiele lepsza. Strzeliliśmy dwie bramki, w tym jedną moją. No, cieszę się bardzo, bo to już druga bramka. Jak czujesz się na pozycji defensywnego pomocnika tutaj na szóstce? Drugi mecz zagrałeś w pierwszym składzie. Tak, dobrze się czuję. To moja nominalna pozycja i myślę, że będę starał się zrobić wszystko, żeby zostać w tym pierwszym składzie i robić wszystko, co trener mi każe i pomagać zespołowi. Sparing ze Slovanem Bratysława, mistrzem Słowacji i liderem tamtejszej ekstraklasy, to na pewno dobre przetarcie przed ligowym spotkaniem z Lechem Poznań. Tak, pewnie, że tak. Takie sparingi są najlepsze właśnie z lepszymi przeciwnikami, żebyśmy wiedzieli, na jakim poziomie jesteśmy. No, ten sparing ze Slovanem Bratysława też podobny przeciwnik do Lecha Poznań. Myślę, że fajnie, że takie sparingi lepsze gramy w tym okresie zimowym.